Tam Państwa sobie w tym przeglądzie giełdowym tym razem, nieco później, ale to opóźnienie było celowe, ponieważ mieliśmy odczyt inflacji i wydaje mi się, że tutaj warto było wstrzymać się z spotkaniem z Państwem w tej formule, ponieważ kluczowym odczytem makro za marzec jest odczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych, tak zwany CPI. W ujęciu miesiąca do miesiąca ten odczyt był zgodny z oczekiwaniami 0,5% na plusie. Z ujęciu rok do roku ten odczyt był powyżej oczekiwań, oczekiwania 6,2. Poprzedni odczyt na poziomie 6,5, na aktualny odczyt 6,4, czyli powyżej oczekiwań. I mając na uwadze wymowę Feduk, że i że jeszcze jest, jesteśmy na początku drogi z, z, z desinflacją, czy walką z inflacją i że rynek, konsensus rynkowy przesuwa się, jeżeli chodzi o podwyżki, w tym sensie jeszcze na początku roku rynek zakładał jedną podwyżkę, czy ostatnią podwyżkę w marcu. Dodam, że Fed spotyka się co 6 tygodni, nie w nieco miesiąc co cztery tygodnie, ale co 6 tygodni. No i później, ostatnio uwzględniona stała w, w, w konsensusie jedna podwyżka w maju dodatkowa. No i coraz bardziej prawdopodobna jest podwyżka w czerwcu, lipcu. To jest jakby jeden element. Za tym idzie wzrost rentowności obligacji dwuletnich i dziesięcioletnich. Ale co istotne, to jeszcze dwa elementy. W tym sensie to powoduje, że Rynek też później przesuwa się na później z, z obniżkami i ze skalą obniżek, czyli później i mniej. Jeszcze co może warto dodać w kontekście akcji yy, w połączeniu z obligacjami, że yy, mocniejszy wzrost rentowności dwulatek powoduje, niż dziesięciolatek amerykańskich powoduje, że następuje tak zwana yy, pogłębienie czy inwersja krzywej rentowności. Yy, ona jest, yy, ta inwersja czy wynik, różnica ujemna jest naj, najgłębsza od od lat 70. XX wieku, zeszłego, zeszłego stulecia. Czyli mówiąc tak bardziej po ludzku, czy przystępnym językiem, no prawdopodobieństwo recesji rośnie, w tym sensie, że rentowność obligacji dwuletnich jest na wysokim poziomie, dziesięcioletnich na relatywnie niskim. No i to pokazuje, że w krótkim terminie koszt finansowy jest na wysokim poziomie, czyli to mocno wpłynie na, pewnie z na rynek pracy, na wyniki spółek. Także wydaje się, że no, zazwyczaj rynek obligacji jest mądrzejszy niż rynek y, akcji, y, chociaż no, działa z pewną inercją. W związku z tym y, wydaje mi się, że tu istotną odpowiedzią właśnie jest zachowanie, y, zachowanie y, y, obligacji. No i teraz ewolucja, ewolucja w najbliższym czasie rentowności będzie istotnym przybliżeniem. Przy czym mamy luty, jak to mówi jedno z powiedzeń giełdowych, idzie luty, kupuj puty, czyli opcje, opcje na spadek, mając na uwadze, że już jeden czynnik, czy główny czynnik niepewności co do obligacji, co do inflacji został wyjaśniony, no to teraz powstaje jeszcze czwartek, czyli opinia Rzecznika Generalnego od SUE, czyli to w kontekście banków, i wydaje się, że tutaj rynek jakby zakłada, że ta opinia będzie albo negatywna dla banków, albo niejednoznaczna. To jeżeli tak, to jest ryzyko negatywnego wpływu na, na banki, z, z jakimś opóźnieniem informowanie przez banki o odpisach czy o rezerwach. No i też jest uczymy się niepewność, czy librze się rocznica wojny w Ukrainie i ona może wywołać eskalację działań w, w, w Ukrainie. No i to generalnie chyba nie sprzyjałoby rynkowi akcji. Suma sumarum jesteśmy w takim napiętym okresie yy, inflacja dalej czy wolniej spada w Stanach, to jest czynnik negatywny dla akcji. Yy, kurs walutowy, zachowanie euro USD DX będzie przybliżeniem tego co będziemy oczekiwali na USD PLN czy na, na złotym. No i zachowanie amerykańskich obligacji będzie powodowało, będzie miało wpływ na polskie obligacje. Warto dodać, że wzrost rentowności amerykańskich obligacji 10-latek na przykład yy, blisko 3.7 to teraz dynamicznie się zmienia. Yy, Wpływa na wzrost rentowności polskich obligacji. Jak mieliśmy konsolidację 5,8, no to w, w ma, mam aktualnie próbę wybicia z tej konsolidacji wejścia na wyższe poziomy. Także no, w jakimś krótkim terminie mamy wzrost niepewności, wzrost rentowności obligacji, spadek, spadek, obligacji skarbowych, spadek cen. Suma summarum, jest taki moment po rajdzie, bardziej wymagający dla długich pozycji, chyba sprzyjający dla. Krótkich pozycji, patrząc po tym, że sentyment inwestorów indywidualnych jest skrajnie pozytywny w Polsce no i w, w Stanach, w, w in, nastroje inwestorów weszły w, 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 w obszar extreme grid, czyli skrajną chciwość. No to warto tutaj być ostrożnym. I tym, takim że tak się wyrażę, niedźwiedzim akcentem dziękuję Państwu za, uwa za uwagę. Sto pierwsze wydanie za nami. Zapraszam na sto drugie wydanie.